dzisiejszym Flashu. Wizyta uczniów z Tucholskiego Nowodworka. Jubileusz 90-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Tucholi. Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Wysławiu. ...27 listopada uczniowie pierwszej klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących spotkali się z przedstawicielami władz powiatowych w siedzibie starostwa. Starosta tucholski Michał Mróz wraz z członkiem zarządu Waldemarem Kiszkowskim zapoznali młodzież z zadaniami oraz funkcjonowaniem samorządu powiatowego. Podczas prezentacji przedstawiono funkcje oraz zadania administracji powiatowej, jak również przedstawiono zgromadzonej młodzieży film prezentujący sylwetki radnych minionych 20 lat. Uczniowie mieli też okazję poczuć się jak prawdziwi radni na sesji, zasiadając na ich miejscach w sali sesyjnej. Pan starosta wraz z członkiem zarządu Waldemarem Kiszkowskim przedstawili jednostki powiatowe oraz szkoły prowadzone pod auspicjami powiatu. Następnie młodzież wraz ze swoim wychowawcą, panią Marzeną Zielińską, udała się do gabinetu starosty tucholskiego, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy bardzo za wizytę i zapraszamy ponownie. Koło Gospodyń Wiejskich w Tucholi obchodziło 90-lecie swojej działalności. Pierwszą przewodniczącą koła w 1928 roku została Maria Gulgowska z Kiełpina. Spotykano się wtedy w domach prywatnych, organizowano na przykład kursy gotowania. Kolejne przewodniczące to Maria Deja od 1951 roku, Waleria Czapiewska, a od 38 lat funkcję tę pełni Zenobia Majka z Tucholi. Panie z KGW prowadzą kroniki, w których dokumentują wszystkie wyjazdy, imprezy, organizowane warsztaty, a także nagrody zdobywane za przepyszne tradycyjne produkty i potrawy, takie jak bania borowiacka, mace czy polewka na maślance. 90. rocznicę istnienia koła świętowano bardzo uroczyście w Tucholskim Ośrodku Kultury. Członkinie KGW zaprezentowały się w przepięknych borowiackich strojach. Życzeniom i podziękowaniom nie było końca, ale nic dziwnego, naprawdę jest za co dziękować paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Tucholi. Serdecznie paniom gratulujemy i już czekamy na 100. rocznicę. 28 listopada przy Szkole Podstawowej w Wysławiu otwarto zmodernizowane miasteczko ruchu drogowego. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, dyrekcja szkoły wraz z uczniami oraz przedstawiciele służb ratunkowych. Dzięki środkom pozyskanym przez gminę Lubiewo z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka na terenie miasteczka utwardzono ścieżki rowerowe, wykonano oznakowanie, zamontowano progi zwalniające, wymieniono oświetlenie i ogrodzenie obiektu. Z miasteczka ruchu drogowego mogą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy Lubiewo, ale także całego powiatu tucholskiego. Z pewnością wykorzystany będzie także do organizacji eliminacji gminnych i powiatowych corocznego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego.